Witajcie widzowie serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam was dzisiaj ponownie z Lewym. Witam cię serdecznie. Witam. I słuchajcie, to jest niby jaki odcinek, ponieważ zaczynamy, powiedzmy, już może można powiedzieć taką w pełni wspólną serię. Dlatego, że tak, jak widzicie po tytule tego odcinka, będziemy dzisiaj omawiać pierwszy odcinek trzeciego sezonu The Mandalorian, bo wyszedł sobie do nas wczoraj. Wy chyba ten film widzicie u mnie na kanale w sobotę, jeżeli się nie mylę, a jeszcze nie wiem. W każdym razie, wczoraj wszedł pierwszy odcinek trzeciego sezonu The Mandalorian. I Lewy zasugerował, żeby zrobić wspólne omówienie całego serialu. Nie tylko, że tam na przykład załóżmy, nie wiem, zrobię po prostu ja, nie wiem, pierwszy odcinek na przykład zrobię z Adim, drugi z Lewym, trzeci z Arzejem i tak dalej. Tylko Lewy zasugerował, żebyśmy my razem we dwóch, bo w sumie my we dwóch jeszcze nic nie robiliśmy, tak sami we dwóch, żebyśmy wszystko omówili razem. Tak, tak zasugerowałeś. Tak było. Tak. I co ważne, widzowie, jeszcze, mianowicie, to będzie już taki cross, taki faktycznie porządny, ponieważ u Lewego też będzie się pojawiał odcinek z omówienia. Będzie się on troszeczkę różnił, bo gadanko będziemy mieli cały czas takie samo, no to tam prawdopodobnie w montażu po prostu coś się pozmienia, także jeżeli ktoś z was chciałby sobie zobaczyć perspektywę Lewego, która może się troszeczkę różnić, mogą być inne rzeczy powiedziane, bo nie wiadomo jak to tam wytniemy, no to link macie w opisie, wbijcie do Lewego, zostawcie mu lajka, suba i tak dalej, wiadomo. Wiesz, na pewno te filmy będą łatwiejsze w montażu, bo nie będzie trzeba poświęcić godziny na wycinanie i jąkanie się Adiego, nie? O, to oczywiście, że tak. Chociaż może Adi wstąpi kiedyś na odcinek. Znaczy, pewniak jest taki, że będziemy my we dwóch. To macie pewniak od razu, że jesteśmy Lewy i ja i tam Adi i Arzej będą zawsze mile widziani, albo jeszcze ktoś inny, zobaczymy. Ale pewniak macie nas dwóch. No to chyba możemy zaczynać w takim razie. Więc tak, Lewy zaproponował, żebyśmy sobie ten odcinek podzielili na dwa segmenty. Na segment wizualny i na segment fabularny. Więc zacznijmy od segmentu wizualnego. Jak to tam... Co? Lewy, może zacznij coś, bo to ty zasugerowałeś, żeby tak podzielić. Więc zacznij. No to generalnie pod względem technicznym, no to ten odcinek wyglądał po prostu dobrze. Mhm. No, jakby ten potwór, który był na początku pierwszego odcinka wyglądał okej, okay, te walki w kosmosie. O, ten pościg. Pościg tak, z piratami, no to była naprawdę taka pełka tego odcinka. Patrząc na to, że tam dosłownie brały udział 4 statki, to naprawdę była bardzo dobrze zrobiona walka w kosmosie. Bo mnie nie sztuką jest zrobić, jak tam masz, wiesz, całą flotę, a zrobić po prostu walkę w kosmosie, a trudniej jest zrobić, jak masz w sumie do dyspozycji 4 statki na dobrą sprawę. I to był, uważam, bardzo dobrze zrobiony pościg. Ten kosmos wyglądał bardzo realnie. Szczerze ci powiem, że ja przez chwilę to tak dobrze wyglądało, że ja myślałem, że tam nie ma 4 statków, tylko tam jest ich więcej. To tak wyglądało w pewnym momencie. W sensie, mało statków mniej, ale mimo wszystko zrobili to tak, jakby to powiedzieć, tak pełnie, jeżeli wiesz, co mam na myśli, zrobili to tak pełnie, że nie czułem jakiegoś takiego braku, nie? Że jest czegoś mniej. Wiesz, o co chodzi. No, no, można było odnieść takie wrażenie, bo te statki tak mega dynamiczne ujęcia były. Mhm, to pewne. Nie, więc tak się w pewnym momencie... Nie wiem, jak powiedzieli, to on 3 statki zestrzelił. Mi się wydawało, że ich było z kilkanaście, nie? No, no. Więc no to wyglądało dobrze. Generalnie patrząc też na to, że te odcinki mają budżet po 15 milionów, coś takiego, ja no pieciu. To... 15 milionów, mały budżet na odcinek, nie? Ale no. Ten, no wygląda to uważałem dobrze. No, to na pewno. Więc też nie wiem, czy te odcinki są, bo wiem, że pierwszy, drugi sezon był nagrywany na tym stagecrafcie, nie? Że zamiast green screena po prostu wystawiali ekran i wyświetlali na nim tło, nie? Mhm, to akurat tego nie wiedziałem. No to wiesz, zamiast green screena po prostu brali taki zakrzywiony wyświetlacz wielki i wyświetlali na nim całą scenografię, nie? Okej. Okay. I jeśli trzeci sezon też jest na tym nagrywany, no to to wygląda akurat mega dobrze. No, jakby nie ciężko odczuć, żeby... Jakoś tutaj to źle wyglądało, szczerze mówiąc. Tak, mi się podoba to, że jakby te ujęcia, mi się to strasznie nie podobało na przykład w najnowszym Ant-Manie. Zapraszam na recenzję Ant-Mana. Też zapraszam. Że jakby tych bohaterów nie było czuć, że oni się faktycznie znajdują w tym miejscu, w którym są, nie? A tutaj w Mandalorianinie tak po prostu to czuć, nie? Że on, jesteś w stanie uwierzyć, że on faktycznie łazi tam po tej pustyni i tak dalej, nie? No, to na pewno. Bo właśnie z tym miałem problem na przykład w Ant-Manie, że te efekty są tak zrobione, że tak widać, że ta postać jest wklejona, a tutaj tak się fajnie zgrało to wszystko. Czuć, że to jest jednak realistyczne. No. Okej.
Tak jeszcze właśnie do w ogóle tej efektów wizualnych i tak dalej, ja muszę pochwalić, że Nevarro teraz wygląda po prostu świetnie. I ogólnie widzowie lewego, ja jestem jeszcze w trakcie nadabiania, to moich widzów też mówię, jestem w trakcie nadabiania Mando, obejrzałem sezon pierwszy i tak mniej więcej tylko tam wiem, jakie informacje z sezonu drugiego. Nie wiem, jak wyglądał Nevarro w sezonie drugim, a wiem, jak wyglądał w sezonie pierwszym. Więc dla mnie przepaść między pierwszym a trzecim to jest naprawdę wielka przepaść. I naprawdę, Nevarro wygląda świetnie. Świetnie się w tym odcinku prezentowało. No, w sezonie drugim to już się bardziej rozrosło, ale jest o wiele bardziej zielone w tym trzecim sezonie. Takie przyjazne, nie? No to tak jasno sezonie... jest. Tak, w drugim sezonie jeszcze nie było jakieś takie mega jasne. Dalej było takie w większości skaliste. Okej. No ale no, jest przepaść, widać, że tam po erze Imperium rozkwitło, ale no to do tego przejdziemy, jak tam przejdziemy do segmentu fabularnego, tak. Ale czy jeszcze coś właśnie do efektów wizualnych? Bo ja chciałem właśnie tylko Nevarro pochwalić i właśnie też tą bitwę z piratami i chyba, nie wiem, no, mi z do głowy jeszcze nie przychodzi. Może tobie coś przyjdzie. To ujęcie na Mandalor, znaczy no nie wiem, czy to było Mandalor, to na tej planecie w układzie mandaloriańskim. Tam, gdzie Bo-Katan była, tak? Tak, ten zamek Bo-Katan, mimo że nie zobaczyliśmy go w pełnej krasie, tu wyglądał serio... Dobrze. Mm-hmm. Ładnie mi się, realnie wyglądało to ujęcie z tym zamkiem. Okay. Podobało mi się, jak to zrobili. No, aż tak wielkiej uwagi nie przywiązałem tego, ale masz rację. Ten zamek ładnie wyglądał. Szczerze, ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądać Mandalor. Jeżeli planeta w jego układzie wygląda tak dobrze, to ciekawe, jak będzie wyglądało samo Mandalor. No, ja też. Znaczy, widzieliśmy na trailerach ujęcie. To myślę, że musimy przejść do segmentu popularnego, tak. Generalnie. Mi się wydaje, że już, znaczy mówię, ja to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. No, ja tak samo. No to przechodzimy do segmentu fabularnego. Jak widzieliśmy na zwiastunach, no to tam były ujęcia z Grogu, jak sobie lata, to miałem wtedy u ciebie na analizie, że ten kosmita, co on do niego wyskoczył. Tak, co? Tak, to ty dosłownie to powiedziałeś, nie? Zapraszam widzowie na analizę Mando u mnie na kanale. No. To właśnie lewy powiedział, że ten kosmita wygląda jakby z Predatora go wyciągnęli. Tak, ale no to ta scena już uważam, że się działa na Mandalor, tak przynajmniej wywnioskowałem, no to jeśli to się działo na Mandalor, no to jakoś to powalająco nie wygląda, ale no to wiadomo, że no zobaczcie w pełnej krasie, zresztą to też jest planeta, która była ta zniszczona przez wojnę, nie? Właśnie, bo tam było powiedziane, że ona jest zatruta czy coś takiego, nie do końca to zrozumiałem. Ja nie ogarniam, czy w tym serialu, ja tego nie wiem, czy my mówimy o tej wojnie mandaloriańskiej, która działa się setki lat temu, gdzie się też pożarli Jedi, Mandalorianie, to się podzielili i tak dalej. Czy my mówimy o tej bitwie z Clone Warsów, gdzie Darth Maul przejął władzę? To ty Clone Warsów nie oglądałeś. Ale wiem, o jaką ci bitwę chodzi, akurat odcinki no, o bitwę te oglądałem. Z siódmego sezonu. A, z siódmego, dobra, to nie wiem. Nie, bo to no, nie było w siódmym, znaczy w siódmym Maul miał... W ostatnim sezonie Clone Wars. W ostatnim sezonie Clone Wars. Nie. W szóstym. No, tak. Ale w siódmym się skończył, nie? Dlatego mówię, w siódmym się skończył wątek, bo to mówię, że w siódmym. No to właśnie, ja nie wiem, czy to chodzi o to, no bo niby by pasowało, no bo raczej by nie mówili o bitwie sprzed setek lat. No ale gdzie w Clone Warsach miałeś cokolwiek o zatruwaniu planety, jakby? Wiesz co, bo oni tam też mówili często o czystce Jedi, nie? Coś tam wspominali w tym odcinku, więc... Tylko co by się nagle w trakcie czystki Jedi miało wydarzyć z Mandal? Nie wiem, Palpatine tam wysłał szturmowców i zniszczył planetę, czy co? No właśnie, ja nie wiem, ja to zrozumiałem. To chyba się coś po prostu po Clone Warsach jeszcze musiało wydarzyć na tej Mandalorze, no bo ja mówię, nigdzie nic nie było o zatruwaniu. W ogóle, czy Mandalor poza Clone Warsami, ona nigdy nie była jakkolwiek wspominana, nie? Więc... Nie, w Rebeliantach się pojawiła. A, w Rebeliantach, dobra. Wspomniana, ale ja Rebeliantów porzuciłem chyba w połowie, więc... A potem jak dokończyłem, to już dawno było. Musiałem sobie... Chyba sobie rewatch po prostu tego zrobię. Ja tylko pojedyncze odcinki widziałem, tam walkę Ahsoki z Vaderem, walkę Maula z Kenobim i jakieś tam jeszcze kilka, więc... Ale... No mówię, tak nie wiem o co chodzi. Napiszcie mi w komentarze, jeśli wy wiecie, bo ja nie zakodowałem nigdzie jakiegoś zatrucia planety. Czy to może się jakoś samoistnie stało po tych wszystkich starciach? Nie wiem. Jak ktoś z was widzowie wie, to napiszcie faktycznie, bo my nie rozumiemy. Ja, znaczy nie, że nie rozumiemy, nieco po prostu, no ta jedna rzecz mi tutaj nie gra. Ja w ogóle się dziwię, że że w tym serialu nawet Maul nie został w żaden sposób wspomniany, nie? Bo to jest jednak postać, która mega namieszała w historii Mandalorian. No tak, bo przecież przejął Mandalorę na... No
jakiś czas. No, ja się dziwię, że w żaden sposób ta, bo Katan o nim nie wspomina, w końcu on przecież ich obalił wszystkich. No nie? Właśnie. Więc to zawsze dziwne, że nic nie wspominała o nim przy tam... Chociaż, przy wiesz, chociaż mamy jeszcze czas na to teraz, nie? W trzecim sezonie. Nie wiem. Ja bym chciał zobaczyć w trzecim sezonie, nie wiem, na przykład jakichś takich pseudo-fanatyków, którzy wyznają Maula, nie? Że uważają, że powinno być tak, jak było za Maula. To by było dobre. Ej, w sumie? Cóż, no nie wiemy, jak to się dokładnie... Mówię, ja będę po prostu wyczekiwał momentu, jak Mando weci na Mando, to po prostu ja będę wtedy przeszczęśliwy po prostu. Ja chcę zobaczyć tę planetę po prostu. Że ta ciekawość o tej planecie we mnie wzrasta bardzo. Wzrosła przez oglądanie odcinka. Niby ją widzieliśmy w Clone Warsach, ale w Clone Warsach to było animowane jeszcze, to nie było zniszczone, więc to tak co innego trochę, nie? Będzie pierwsze zobaczenie live action, jeszcze wiesz, to mówienie o tym całym zatruciu i tak dalej, że ona jest zniszczona. Tak, live action jeszcze i nie było. No, więc no ja jestem ciekaw po prostu, jestem ciekaw tego. I ogólnie muszę przyznać, że ten odcinek, bo on nie jest jakiś super mega wybitny, ale naprawdę napędza akcję, że faktycznie chcesz wiedzieć, co się dzieje dalej. Jakby ja chcę zobaczyć, jak właśnie Mando leci po tą część, żeby droida swojego, IG-11, nie pamiętam nigdy, jak tak, się... Tak, do droida zaraz przyjdziemy. Tak, ale ogólnie chodzi mi o to, że patrz, po prostu w tym odcinku jest dużo takich rzeczy, które sprawiają, że ty faktycznie chcesz obejrzeć kolejny odcinek. Właśnie jak Mando leci po części do droida. To, że na Mandor poleci, nie? Ogólnie no, tylko są takie rzeczy tutaj po prostu. Ja mam inne zdanie akurat, bo ja uważam, że ten odcinek był taki nuznawy, on dużo wątków zaczął, dużo nam powiedział, ale na dobrą sprawę to w nim się nic nie wydarzyło, bo na początku mieliśmy walkę z tym potworem, co mówiłem przy efektach wizualnych, to w ogóle dla mnie ta walka wyglądała spoko, ale ona była... Nie rozumiem, jak działa ten potwór, bo tak blastery nic mu nie robiły, ale już haczyki wystrzelone z nadgarstków były na tyle mocne, żeby go zranić i jeszcze przytrzymać. A to nie był aby ten sam potwór, co w drugim sezonie go Mando naładował ładunkami wybuchowymi? W drugim sezonie to był Smoke Crite, czy coś takiego, ale to nie było to samo. Okej, dobra. I mówię, tak ta walka była... Tak nie wiadomo po co, bo i tak Mando zaraz wleciał, odrzucił tam statkiem... Jeden strzał puścił i po potworze. Druga sprawa, on przyleciał na tą planetę do zbrojmistrzyni, do tych wszystkich dzieci straży, tylko po to, żeby dowiedzieć się... Mi się wydaje, że ta cała scena była tylko po to, żeby osobom, które nie oglądały Księgi Boby Fetta, powiedzieć motywację Mando na ten sezon. Bo w Księdze Boby Fetta mieliśmy cały odcinek dosłownie poświęcony temu, co Mando będzie robił w trzecim sezonie, a tutaj i tak nam to musieli powiedzieć. Zwłaszcza, że stary... Księdze Boby Fetta nam powiedzieli dosłownie, że ma lecieć tam i tam, żeby zrobić to i to. A tutaj wracasz, by znowu się jeszcze raz tego dowiedzieć. On jakby o tym zapomniał totalnie. I wiesz, co jest zabawne? Że dosłownie mieliśmy to w początkowej segmencie w poprzednich odcinkach. Dosłownie, gdzie było mówione wtedy, że tam, że zbrojmistrzyni mu mówiła, co ma robić, nie? Wtedy, no czy... właśnie, nie wiem. Jak już mieli coś przytaczać z Księgi Boby Fetta, to niech nam przytoczył to, jak Grogu się pojawił, bo założę się, że połowa osób nie wiedziała w ogóle, co Grogu robi w tym sezonie, nie? No nie wiem, jak się drugi sezon skończył... Znaczy, nie, wróć, wiem, drugi sezon skończy się oddaniem go do Luka, nie? To pamiętam akurat. Tak. I a propos, jak już zahaczyliśmy o oddanie do Luka, to chciałem taką dygresję tylko powiedzieć, bo Jon Favreau, scenarzysta, główny scenarzysta serialu, ogłosił, oficjalnie potwierdził, że fabularnie od zakończenia drugiego sezonu do początku trzeciego sezonu minęły 2 lata i Grogu szkolił się u Luka Skywalkera przez 2 lata. Więc skoro on spędził 2 lata u Luka Skywalkera, to tworzy nam tyle dziur fabularnych, bo w takim razie to nam mówi, że serial Boby Fetta dzieje się na przestrzeni 2 lat, bo on w drugim sezonie zdobył władzę na Tatooine, a dopiero w swoim serialu Grogu wrócił do Mandalorianina, czyli już minęły te 2 lata, czyli on jakby między serialem a drugim sezonem minęły 2 lata, więc my jakby nie wiemy, co on robił przez 2 lata. A w sensie, że drugi sezon, 2 lata, Boba Fett i zaraz po Bobie jest trzeci sezon. Trzeci sezon się dzieje dosłownie kilka dni po Boba Fettie, więc to jest dla mnie, to tworzy tyle jakby... dziur fabularnych. I ktoś pokazuje, że Grogu jest beznadziejnym uczniem, a Luke jest beznadziejnym nauczycielem, bo gość dosłownie przez 2 lata się nauczył podskakiwać, a Luke z niego wyciągnął jedno zamglone wspomnienie o rozkazie 66. Będzie kolejne. Wiemy już, że będzie kolejne ze zwiastunu. No wiadomo, że będzie, ale sam Luke z niego wyciągnął tylko jedno przez 2 lata. Czemu nagle umniejszamy tak... W sensie, czemu Luke się zrobił taki słaby nagle? Ja nie wiem w ogóle, ja myślałem, że to trwało tydzień.
A tu się okazuje, że ja to... Ja też bym tak powiedział. Bo tak mi się wydaje, że to miało trwać jakoś tydzień, dwa. Ale wpadli na pomysł, ja uważam, że mam taką teorię spiskową, on powiedział, Jon Favreau, że to minęły 2 lata, bo to będzie ważne w dalszej części sezonu trzeciego, że będzie jakiś wątek, że oni dali jakiś wątek do trzeciego sezonu, zrobili go, zakończyli i dopiero potem się skapnęli, że zaraz, to się nam chronologicznie nie zgrywa, nie? I dlatego on w wywiadzie jakimś sobie nagle stwierdził, że on był u Luka 2 lata, właśnie żeby jakiś wątek w trzecim sezonie miał sens. Nie wiem, co to mogłoby być w sumie. Ale ja bym się nie zdziwił, bo nagle takie gadanie to jest jakieś dziwne, bo mówię, ten serial to nie było kreowane na to, że to minęły 2 lata. No nie, no co ty przecież. Tego totalnie, zresztą co, Dean sobie przez 2 lata statku nie ogarnął? No właśnie, no jakby, to jest tak głupie przecież. Okej, okay, rozumiem, że na przykład dla Nevarro, spoko, że przez 2 lata się faktycznie rozbudowali, ma to większy sens niż rozbudowanie się w tydzień. Właśnie, zresztą on w Księdze Boba Fetta wykonał tą misję na początku 5. odcinka, żeby znaleźć, żeby dostać informację, gdzie przebywa zbrojmistrzyni. To co, on też te 2 lata szukał zbrojmistrzynię, żeby ona mu przytupiła jego włócznie, żeby mógł zanieść Grogu tą kolczugę i Grogu po 2 latach dowiedział się o istnieniu Jody dopiero? Bo przecież Luke w Księdze Boba Fetta pokazywał mu mierz Jody. Więc ja mówię, to tak strasznie... Jest zagmatwane strasznie, widać, ja się już zgubiłem nie, w tym. To nie jest zagmatwane, tylko po prostu oni sami chyba nie wiedzieli, co chcieli robić. Bo mówię, to nie jest pokazane, że tam minęły 2 lata i to nie miały minąć 2 lata. Ja mówię, oni musieli dodać dopiero po fakcie. Może i tak być. Nie wiemy, no zobaczymy, jak będą się... Zobaczymy, jak się akcja rozwinie. Jak się sezon 3 skończy. Za tydzień się, może za tydzień się dowiemy, może za 2. A może za 3. Ja się a może nie dowiemy się w ogóle i faktycznie to tak miało być. Też możliwe. Ale dobra, bo się rozgadaliśmy o tym Bobie Fecie. Tak, przechodząc tak. Dalej. Dobra. Ja bym chciał trochę pogadać, jak już, ale dalej zahaczając o ten wątek. Chciał tutaj wspomnieć o całej motywacji Dina w tym sezonie. O, no pamiętam, bo... przy okazji analizy rozmawialiśmy już na ten temat i ja też tak, właśnie miałem nadzieję, że my to pociągniemy. To może ja widzowie szybko tak. Wytłumaczę, o czym rozmawialiśmy. No, wytłumacz. Robiliśmy analizę razem z Arzeim i ogólnie właśnie tam Lewy chyba podjął wtedy temat tego, tak. Że sezon 1 i 2 miał być takim jakby uświadomieniem Dina, że obyczaj, żeby hełmu nie zdejmować, jest bezsensowny, a nagle w trakcie Boby Fetta i teraz przez początek 3. sezonu, jakby on o tym wszystkim kompletnie zapomniał. Zapomniał o całym swoim rozbudowaniu postaci, które miał przez te właśnie pierwsze 2 sezony, po to, żeby móc lecieć teraz na Mandal. I Lewy się wtedy strasznie stiltował o to, a że i chyba zresztą tak, też. Bo ja mówię, w trzecim odcinku bodajże 2. sezonu, jak on spotkał Bo-Katan, to mu powiedzieli wprost, że stary, ty jesteś w sekcie fanatyków religijnych, weź to olej, wy nie jesteście normalnymi Mandalorianinami, wy po prostu zbyt dosłownie wzięliście do siebie kodeks, ale no tak. To, że ściągniecie hełm, to nie sprawia, że już nie jesteście Mandalorianinami. Każdy Mandalorianin w jego otoczeniu ściągał hełm. Dosłownie nie mieliśmy Mandalorianina do momentu tego serialu, który nie ściągnąłby swojego hełmu. No nie licząc postaci drugoplanowych, nie? Choćby ale sam Boba Fett. Choćby sam Boba. Bycie Mandalorianinem przez Bobę to jest trochę taki kontrowersyjny temat, no ale też ja prawda. Uważam, że on jest Mandalorianinem. Ja też tak uważam osobiście. No i właśnie, o to chodzi, Sabine, nie? Bo-Katan, zresztą Paz Vizsla, ten gościu w tej, wiesz, dowalony w tej granatowej zbroi. Ten z tym, z wielkim tym chyba miniganem? Coś takiego? Tak, z miniganem. Okej, to już wiem, Paz który, Vizsla, no. On jest z tego samego rodu, z którego był ten, jak on się nazywa, Previsla, Clone Warsów, to był gość, który wiem. On władał mrocznym mieczem. Jego mały chyba zabił, z tego co pamiętam. Tak, jego właśnie mały zabił. I jakby, mówię, Previsla władał mrocznym mieczem i on był przywódcą Mandalorian i on ściągał hełm co chwila, więc to tu się nagle, jakim cudem jego potomek jest w dzieciach straży. Jakie im się wartości nagle pozmieniają w głowach? Zresztą mówię, Dean przez 2 sezony się uczył, że nie ma co być jakby w tej sekcie. Tak. I tak do tego wrócił. Bo oni chcą, Mandalorianina sami scenarzyści powiedzieli, że oni nie wiedzą, kiedy go zakończą. Mm-hmm. A Mandalorianin tak, się powinien,
on się powinien zakończyć. Trzeci sezon teraz powinien być o całkiem czymś innym, nie powinien być znowu o powracaniu na Mandalore, tylko powinni już zakończyć wątek Grogu, albo zrobić nowy serial, podpiąć to pod trzeci sezon Mandalorianina. Piąty odcinek Boba Fetta powinien się znaleźć w trzecim sezonie Mandalorianina i ten sezon się powinien skupić właśnie na drodze Grogu i powinni to zamknąć. A oni musieli mu cofnąć rozwój postaci, no bo co by mieli robić w tym trzecim sezonie, skoro oni chcą to pociągnąć do nawet sześciu sezonów. No to może teraz by już nawet... Już nawet jak teraz mu cofnę i ten rozwój postaci, to może teraz niech go skończą faktycznie. Ja mówię, nie ma to na siłę tego ciągnąć, bo mało który serial, który był sztucznie przeciągany, się faktycznie... Tak. Udał. Nawet The Walking Dead, który jest takim, można rzec, kultowym serialem, tasiemcem, on ma chyba 10 czy 11 sezonów, on się zaczął w połowie nudzić. Chyba 11, ale nie wiem. Właśnie. Gra o Tron też, jak już zaczęli sztucznie przedłużać, to wszyscy stwierdzili, że to jest beznadziejne. No wiesz, to było na zasadzie, uśmiecą kogoś, nie? Pojawi się nowy i uśmiecają, tak mogą w kółko. No, znaczy, i 20 sezonów mogą robić. Tak, znaczy ostatni sezon Gry o Tron to akurat nie wypalił, bo on już nie był na podstawie książki, bo materiał źródłowy się skończył na siódmym sezonie i ósmy sezon już był przez scenarzystów robiony. Dlatego to tak wyszło akurat. Ale mówię, żadnemu serialowi sztuczne przedłużanie nie wyszło na dobre. Nawet Flash od z Arrowverse'u, teraz będzie dziewiąty sezon w tym roku i w końcu to zakończyli. Serial się zaczął w 2014. Ja się kompletnie nie orientuję, więc nie wiem. No ale no to jest serial z DC, on się zaczął w 2014, mamy 2023, oni go kończą w tym roku. A powinni to zrobić już w połowie. Okej. Także, no mówię, mi się totalnie nie podoba to, w jaką stronę idzie Mandalorian. Mi też i ja osobiście w tym momencie... Już ten wątek tutaj właśnie Dina i tak dalej, tutaj ze zdejmowaniem hełmu i tak dalej, ja bym to zakończył teraz. W sensie, wiesz, coś typu, no, przyleci na Mandalor, odkupi się, potem uznasz to bez sensu i już koniec, nie wracajmy do tego w ogóle. Mi się wydaje, że to też tak wychodzi, bo twórcy sami nie do końca wiedzą, co oni chcą zrobić. Oni chcą robić, stary, oni chcą po prostu robić. Tak, oni chcą robić, oni sami nie wiedzą, skąd się wziął Grogu, mi się wydaje, że w trzecim sezonie my się tego dalej nie dowiemy. My będziemy dostawać, wiesz, parę retrospekcji na sezon, aż w końcu jakoś się to rozwiąże. A szkoda, bo ja bym się chciał dowiedzieć. Ja bym bardzo się chciał dowiedzieć. Wiesz, kiedyś się dowiemy, tylko że mi się wydaje, że skoro oni sami jeszcze nie wiedzą, to może być rozczarowujące dość. Nie wiem, jak się przestaną liczby zgadzać, to pewnie walną retrospekcję, jak Grogu uratował Mace Windu przed Anakinem Skywalkerem, toczyli ostatni pojedynek, pokażą to w retrospekcji i na każdemu się spodoba, nie? No, szczerze? No, ja bym się nie zdziwił, jakby ktoś tak skończył. Ja też nie, ja też nie. Ale tak jak powiedziałeś, to będzie w momencie, kiedy już zacznie się to, wiesz, Mando już nie będzie opłacał, bo no jest to kura, która znosi złote jaja, dlatego będą robić. Ale, no jakby to, jak Mando jest skomercjalizowany przez Grogu, to jest żaden serial, żadna produkcja chyba nie była. I dla mnie to jest trochę przykre, że to się robi taki trochę cameo fest, bo pierwszy sezon był tym, czym był Andor, czyli niezależna historia w sieci Gwiezdnych Wojen, fakt. W Mandalorianie nie było od początku trochę mocy, bo był Grogu, ale pierwszy sezon to była super niezależna historia. Mi się o wiele bardziej podobał pierwszy sezon, bo o ile w drugim sezonie jeszcze Bo-Katan miała sens, no bo Mandalorianie, tak już Ahsoka, Luke Skywalker i tak dalej, to uważam, były totalnie niepotrzebne postacie. Ja ogólnie sobie właśnie mówię, nie obejrzałem jeszcze drugiego sezonu, tylko oglądałem streszczenie drugiego sezonu i tam właśnie widziałem, że Ahsoka jest, bo jakaś baba chce ją zabić. I w sumie tyle. Nie, bo Ahsoka jest, bo trzeba, żeby odesłać Grogu i wiesz, i przy okazji zapowiedzieć sobie spin-off Ahsoki, nie? No. I tam coś jeszcze o Fraunie było wspomniane chyba? O Fraunie chyba ona coś wspomniała. Tak, no to właśnie, no bo teraz no bo trzeba było zapowiedzieć spin-off ten, o Ahsoce, w której będą szukać Trauna i Ezry. To jest Jedi z Rebeliantów. No. I pewnie jak znajdą tego Ezry w Ahsoce, to znowu zapowiedzą spin-off o Ezrze, bo nie wierzę, że do tego nie zrobią. Nie. Na stówę od Ahsoki wyjdzie jakiś. Zresztą ma wyjść o tym, o pilotach Republiki, a dostaniemy tą, Hera Syndulla. W serialu Ahsoce, która jest pilotką i to w fandomie chyba najbardziej lubianą, więc no... I to, że tak będzie wszystko łączyło, nie? Jeden serial, odniesiemy się do drugiego, nie? No. Ja mówię, to się zaczęło robić takie Mandoversum trochę. Jakby takie, wiesz, choćby samo połączenie Mando-Boba, nie? Które... No właśnie. Ja jeszcze tego nie oświadczyłem, ale ja wiem po prostu, jak wy się wkurzaliście wtedy, że... Znaczy, właśnie... Ludzie się nie wkurzali o Boba Fett, o Bobę. Znaczy nie, że nie o Bobę w Mando, tylko o Mando w Bobie. No tak, no ale nie ludzie, znaczy wiadomo, były osoby, które się wkurzały, ale wielu osobom się to spodobało. A, ten odcinek, wiesz ile ten odcinek ma na Rotten Tomatoes? Który, ten gdzieś pojawił Mando? Ten z Mando. No dawaj. On ma ten, od widowni 100%. O kurde.
Nie, szczerze jakoś myślałem, że raczej ludziom się to nie spodobało. Jakoś tak mi się kojarzyło. Wiesz, bo ludzie się... Znaczy, wiesz, ja nie mówię, ten odcinek mi się podobał. No okej, okay, odcinek mógł być dobry, to nie mówię, że on nie. On mi się podobał, ale on mi się podobał jako odcinek Mandalorianina, a nie jako odcinek Boba Fetta. No właśnie. Bo ja takiego zabiegu nigdy w życiu nie widziałem, żeby w serialu o Boba Fecie nie pojawił się Boba Fett. To jest dla mnie po prostu... To, co tam się zadziało w tym serialu, to jest hit. Pierwszy raz mówię. Tyle, ile ja w życiu seriali obejrzałem i filmów, różne były chore zagrania, różne były rozwiązania fabularne to i tak dalej, ale nigdy nie było czegoś takiego, żeby przez cały odcinek nie pojawił się główny bohater. Jeśli oni tak będą robić w innych serialach, zaraz w trzecim sezonie pewnie zrobił jeszcze z Mando kogoś takiego, że się, jakby, ja bym się nie zdziwił, jakby w pewnym momencie w Mandalorianie nie był odcinek bez Mandalorianina, bo nie wiem, załóżmy byłby sobie o Asoce albo o kimkolwiek. Boba Fett ma się pojawić w trzecim sezonie, to już jest potwierdzone. Okej. Okay. I ja uważam, że teraz powinien być odcinek cały o Boba Fessie w trzecim sezonie. Bez Mando. Żeby się Mando w ogóle nie pojawił. Tak dla równowagi. Dobra, widzowie, to słuchajcie, zrobimy tak. Zapamiętajcie to, że my to tu powiedzieliśmy i... Znaczy nie... Nie, ale czekaj, dokończę. Po prostu, jeżeli coś takiego się pojawi, to wiadomo, my to powiedzieliśmy. Tak będzie. Ale byłoby śmiesznie. Byłoby śmiesznie po prostu, stary. Boba jest dobrą postacią drugoplanową. Tak. I on działa jako takie wsparcie dla Dina, ale... Znaczy on by też działał jako główny bohater. Z niego by można było super zrobić protagonistę. Tylko, że im się nie chce. Bo po co? To samo co z Obi-Wanem. Przecież film o Boba Fecie i film o Obi-Wanie już w 2018. Mm-hmm. Tak, miał być chyba... Pisany. 2020, 2022-2024 miały być filmy, nie? 20 miał być Boba, 22 miał być Kenobi i 24 miał chyba być... Jeszcze coś o Vaderze miało być. Kenobi to w ogóle powinien być film po prostu dwugodzinny, tak. Uważam, na Disney Plus. Ale dobra, Kenobi to jest temat na inny odcinek. Tak, no i... Dobra, pozbierajmy może wszystko to, co my tu powiedzieliśmy jakoś do sedna, co? Znaczy to ja bym jeszcze sobie ponarzekał troszkę. Dobrze, a co jeszcze chcesz ponarzekać? Ale dobra, ponarzekaj, tylko pozbierajmy to, co teraz ponarzekaliśmy, dobra? Czyli tak, nie podoba mi się to, że w trzecim sezonie znowu wracamy do... znaczy, Mando się cofnął w rozwoju. Nie podoba mi się to, że nie wiemy, co z Grogu. Nie podoba mi się to, że będzie... Znaczy, nie, że nam się nie podoba, co z Grogu, tylko uważam, że... Że nie wiemy, dobra. Że nie wiemy, co z Grogu. No, ja akurat bym chciał się dowiedzieć, dlatego mi się to nie podoba. Ja bym chciał się dowiedzieć finalnie. Nie podoba mi się to, że będą sezony szły w nieskończoność. Bo nie można przyciągać w nieskończoność. Znaczy to są nasze przewidywania, jak to wygląda, będzie wyglądało, oceniając po tym, co się teraz dzieje. Nie, to nie, że tak będzie na pewno, tylko po prostu my tak ale przewidujemy. Ale jeśli tak będzie, to nie jest dobrze. Jeśli uda im się to obronić, spoko. Sami powiedzieli, że nie jest zaplanowane, że kiedy to się skończy i to po prostu trwa. Więc no tak. Wszystko na to wskazuje. No właśnie, więc to jest to. I co jeszcze ponarzekaliśmy? No i że pierwszy odcinek jest taki wprowadzający. A właśnie to, ja ci to miałem powiedzieć te parę minut temu, że on jest taki wprowadzający, no bo to jest pierwszy odcinek po prostu, nie? Trzeba tu wprowadzić, tak, co ale... się będzie działo. Ale stary, pierwszy wprowadzający odcinek, to ty możesz robić w serialu, który startuje z pierwszym sezonem, a nie w serialu, który ma który zaczyna trzeci sezon i ma jeszcze spin-off. Taki odcinek, który ci pomina wszystko, co się działo. Dla takiego widza, który sobie nie oglądał Boba Fetta... No dosłownie, to, tak. To jest dla tych, którzy nie widzieli Boba Fetta. Obejrzeć, no dlatego ja mówię, to powinien być odcinek Mandalorianina, uważam. Po co był w piątym sezonie? Tak się powinien rozpocząć trzeci sezon. Niby po prostu dołożyli jeden odcinek więcej i Boba by na tym skorzystał, miałby... odcinek, w którym się pojawił i Mando by skorzystał, bo byłby jeden dodatkowy odcinek. No pewnie, zawsze 9 odcinków to fajniej niż 8. No, właśnie. I by sobie wydłużyli przynajmniej. Pewnie. Dobra. Dobra. To przechodząc dalej. Tak, jeszcze chcesz na coś porzekać, czy przejdziemy do jakichś pozytywów w końcu? Ja bym przyszedł jeszcze do tego droida, bo mówiłem, że do niego przejdziemy. IG-11. Tak, IG-11. On, jak wszyscy dobrze pamiętamy, w pierwszym sezonie w finale wybuchł sobie w jeziorze magmy. Tak, żeby tam uratować wszystkich. Wybuch, te reszki wypadały do lawy i oni uciekli stamtąd. Więc jakim cudem oni znaleźli idealnie zachowany tors, rękę i głowę, że w takim stanie, że mogli to wziąć, postawić na pomnik, a potem sobie normalnie zdjąć z tego pomnika. Nie wiem, to co było na ślinie przyklejone na ten pomnik? Szczerze, ja... Tak ozdjęli? Ja do momentu, do którego nie było ten, nie było powiedziane, że to jest on, ja myślałem, że to jest po prostu zwykły pomnik. No, znaczy, ja w zwiastu nie widziałem ten pomnik, ale ja myślałem, że on będzie cały zrobiony jako replika, a to się okazuje, że no właśnie, nałożyli pół droida i to zachowanego w takim stanie, że mogli go położyć i odpalić. To jest niemożliwe! To jest niemożliwe. Jemu się zachowały wszystkie ustawienia fabryczne, czyli te droidy to są chyba takie Nokia 3310 w Star Warsach. Bo
Ja nie wiem. Ej, no przecież Fipio przeżył spotkanie ze szturmowcami w częściach, ale przeżył, nie? I żyje i ma się dobrze. Dobra, przeżyć spotkanie ze szturmowcami, to dobra, każdy jest w stanie. Ja wiem, ja się śmieję po prostu, nie? Że no tak, ale, to się nazywa tak zwany Plot Armor Style, co myśmy z Adi mówili o tym w recenzji Ant-Mana. IG-11 dostał Plot Armora, bo musi być po prostu, bo jest potrzebny Mando, znaczy, nie? Znaczy nie, to nie jest Plot Armor, to jest leniwe scenopisarstwo. I nie wiem, nagle, że on potrzebuje akurat tego konkretnie droida, żeby sobie zbadać planetę, bo on temu uda. Ej, stary, wiesz co? Ludzie dobrze mogli, można by zrobić Cameo Fipio na przykład. No to mam nadzieję, że to się nie stanie. Ale wiesz o co chodzi, nie? Jakby to jest to jest też dobry pomysł. Jak on chce droida, który mu pomoże zbadać planetę, zrobić skany i w ogóle zbadać ją, to niech on sobie weźmie astrodroida albo jakąś sondę imperialną przerobioną, a nie, że on bierze droida łowcy nagród. No sonda imperialna byłaby dobra w sumie. Zresztą, gdzie on chce wsadzić do tego stateczku swojego małego robota, który jest o głowę wyższy od człowieka? O, ja wiem. Nie myślał jeszcze nad tym. W ogóle ten statek to też jest dla mnie pomylenie, jak na statek dla owcy nagród. No, z wielkiej kobyły, w której miał całą chłodnię, cały ten magazyn i tak dalej, nie? Nie, bo łowcy nagród przecież to są tacy, wiesz, że można powiedzieć, mają tryb życia koczownika. No tak. Oni w tych statkach swoich żyją, mają te magazyny, uzbrojenie, a on teraz co? On ma teraz po prostu mały rewolwerek taki Star Warsowy przy pasie, no i kabiny, w której zmieści się on i Grogu, który w ogóle nie wiem, jak on przechodzi między tą kabiną, nie, a tym swoim takim miejscem, co tam ma z tyłu oszklone. No to ta kopuła taka, no. Ten statek też nie ma sensu. Jak tak słucham ciebie, to coraz bardziej zaczynam się stawiać na tym, że faktycznie cofnęli Mando w rozwoju, żeby... Ja mówię, bo nie wiedzieli, co robić. On nie weźmie tego IG-11, uważam, do tego statku. On nie znajdzie tego obwodu pamięci, który też... Wszystko się zachowało po wybuchu w magmie, ale nie zachował się akurat obwód pamięci. Cały droid od zewnątrz się zachował, wszystkie podzespoły, ale spalił się akurat ten, który popycha fabułę do przodu, nie? MacGuffin. Tak. Ale dobra, to... przynajmniej to jakoś napędza, jakoś to, jakkolwiek to napędza, bo faktycznie chcesz zobaczyć kolejny odcinek, ale... że wiedzieć, czy on go znajdzie, czy nie. Jakby... A, tylko ja uważam, że on go nie znajdzie, bo on nie ma gdzie w tym statku zabrać. No chyba, że nie wiem, te droidy się składają w jakąś walizeczkę albo coś. Ale nie, bo przecież ten droid sobie leży tam u tych maluchów, nie? Maluchów, mechaników. No tak, ale no właśnie, albo on by chciał go przewieźć statkiem, no zabrać go na Mandalor. To no, czemu no go i... zabierze? Przywiąże go do skrzydła? Będzie pewnie wyjaśnienie takie, że mu po prostu pan rządca da mu statek i na tym się historia skończy. Albo po prostu nie pokażę tego, jak będzie leciał na Mandalorę. Akurat to byłoby słabe, bo chciałem zobaczyć scenę wlotu. To mega słabe, stary, ale wiesz, ja bym się nie zdziwił nawet. Kurde, jak tak gadamy, znaczy ja miałem bardzo duże, znaczy nie bardzo duże oczekiwania. Ja miałem bardzo duże nadzieje, bo mimo wszystko, mimo że ten odcinek jest taki, no nie dzieje się tam zbyt wiele, to fajnie się zapowiada. W sensie, mówię, moja ciekawość co do Mandalory po prostu sprawia, że mi się chce oglądać ten trzeci sezon, nie? A jak tak gadamy, to kurde, zaczynam mieć obawy. Ja jestem przekonany, że on zdobędzie jakiś nowy statek, no bo przecież trzeba wydać jakieś zabawki. No a ten statek Mandalorianina... A no tak! Nowe Lego trzeba wydać, oczywiście. No, z Lego ten statek wyszedł, co najlepsze, jakby jak były zestawy z Boba Fetta, z Lego, to wyszedł już ten statek, a teraz mają wyjść 3 zestawy z Mandalorianina. Czyli wyjdzie jakiś nowy statek, nie wiem... Kolejny taki sam statek. Budynek jakiś jeszcze, no. Nie, to się, znaczy są tam przecieki, co ma wyjść. Ma wyjść na przykład ten, walka statków kosmicznych powietrzu, czyli mają wyjść statki, to walną znowu taki sam statek, no wątpię, że... A ja bym chciał na przykład tych pilotów, czy tych piratów. No to właśnie wiem, że miałaby wyjść jakaś walka w kosmosie statków, więc może to będą ci piraci właśnie, ale ja bym zobaczył tych piratów, no. No, w ogóle ja oni się fajnie prezentowali. Jeszcze dodam, ja miałem taką nadzieję, że zobaczymy Hondo, dosłownie jak on się spyta, dla kogo pracują, to jeszcze to jest Hondo, czy nie? Hondo Onaka? Tak. Kurde, ja kojarzę to nazwisko, ja nie pamiętam, co to za postać. No to jest gościu z Clone Warsów i z Rebeliantów. Jak oni się spytali, dla kogo pracują, jak ten Griff Karga się spytał, dla kogo ci piraci pracują, miałem taką nadzieję, że powiedzą Hondo. A to był jakiś wielki tam pirat, czy coś takiego? Znaczy, to nie, że był jakiś wielki pirat, tylko po prostu, wiesz, on się przewijał przez większość wojen klonów. Okej. W Rebeliantach też zaliczył, jeśli dobrze pamiętam, bo mogę się mylić, jakiś tam występ gościnny i on jest po prostu lubiany przez fandom, nie? Znaczy, to jest fajna postać.
zapytać. Ja motyw piratów w Star Warsach, dajcie mi tego więcej, ja bym mógł zobaczyć ten serial o piratach. W ogóle podobała mi się ta muzyka, co leciała w tle, jak się pojawili ci piraci. Taka piosenka typowa piracka, że tak powiem, z piratów z Karaibów, no, rodem wyciągnięta, połączona z takim Star Warsowym marszem imperialnym, coś w takiego. W ogóle soundtrack jest zawsze na propsie. Co by się nie było Gwiezdnowo jednego, soundtrack zawsze dobrze stoi. Nawet jak nie robi John Williams. Nawet jak John Williams nie robi... Sam tak stoi dobrze. No akurat, no to jak już zaczęliśmy o tym, że soundtrack fajny, to możemy przejść do plusów. No myślę. Właśnie, chciałem powiedzieć, bo ponarzekaliśmy na dużo rzeczy, czyli... Tak, ponarzekać zawsze trzeba. Oczywiście, że tak, jakby my jesteśmy w ogóle tego mistrzami. Tak, ale ja mówię, że mnie czas za niedługo będę uznany za takiego naczelnego narzekacza, bo u siebie na kanale już zacząłem narzekać na Antmana, zrobiłem 20-minutowy film, na którym po prostu narzekam. A to nie, to my z Adim zrobiliśmy, ja my tam mieliśmy 40 minut, tak, 40 minut, gdzie my akurat nie narzekaliśmy, znaczy pół na pół narzekaliśmy. Wiem, oglądałem. Tak, ale a ja twojego jeszcze nie. Nawet... No, ale ja praktycznie na każdym filmie narzekam. Dobra. Dlatego dla odmiany pochwalmy trochę. Dobra, to ty dobra. Jeszcze raz sumujmy wszystkie minusy, jakie powiedzieliśmy. Ja bym to wszystko po prostu podsumował jako leniwe scenopisarstwo. Leniwe scenopisarstwo, no w sumie można tak to podsumować. No to teraz przejdźmy do plus. No i co mi zaczynaj, bo ja nie umiem wymienić żadnych. Wymienić. Dobra, ogólnie mówię. Wprowadzenie wątku Mandalor, mimo tego, że no jakby jest on w taki sposób, jaki jest on kompletnie niepotrzebny. Jak dla mnie można było wprowadzić inaczej, ale sam fakt tego, że w ogóle Mandalor będzie wprowadzone i dostajemy je właśnie w wersji live action, dla mnie jest naprawdę fajną sprawą. Wiesz, ono jest tak budowane jako taka tajemnicza planeta, o której nie za wiele wiemy. Mandalorianie ją opuścili, Bo-Katan przecież chce ją odzyskać, nie? W ogóle wątek tej całej wojny, nie? Myśmy tak o nim nie wspomnieli, ale on gdzieś tam cały czas stoi z tyłu, nie? No, ale właśnie wątek wojny i przewodzenia Mando, ja dodam tylko jedną rzecz fabularną, na dobrą sprawę, jak Din ma problem o to, że on jest apostatą, dosłownie gość, który ma mroczny miecz, on jakby chciał, jakby wystawił ten miecz, to oni by musieli wszyscy pójść za nim. Tak. I dla niego to, że on posiada ten miecz, nie jest dowodem, że on jest Mandalorianinem, tylko to, że on sobie poleci do jakiegoś źródełka, zamoczy się w nim i nagle będzie Mando. Tak. Jak to by nie wydziałało? Wcale nie zdobył jednej z najpotężniejszych broni w galaktyce. Znaczy, ta broń nie jest potężna, bo to jest jak zwykły miecz świetny, tylko ona ma symboliczny mega. Ona ma mega symboliczny. No to okej, to tak można potęgę określić, nie? Potęgę w sensie, wiesz. Tak, no. Bo ten miecz stworzył jakby pierwszy Mandalorianin, który został Jedi, nie? I ten miecz, on by sobie mógł wyjąć, powiedzieć, że od dzisiaj możemy ściągać hełmy, nie? I oni by sobie wtedy mogli ściągać hełmy. Nie, taka scena na pewno się nie pojawi, bo by jest to zbyt takie, no wiadomo, że się nie pojawi, ale ja mówię, że on by właśnie mógł tak zrobić. Okej, to jest jak najbardziej możliwe. Dobra. Bo on jest królem, dosłownie. No jest tak. Królem Mandalorian. Boże, królem, jak to poważnie brzmi. Jeszcze trzeba mu zrobić koronę. No, w sumie fajnie by to było, jakby miał taką wtopioną. No, ale jest to możliwe. Ale wiesz, w jasnach widzieliśmy, że on idzie i za nim idzie jakaś taka horda Mandalorian. No, tam... Może ich zjednoczy. No. Mi się podoba to w ogóle, jaka Bo-Katan jest, jak ona przeszła drogę, bo widać, że ona jest już taka po prostu... Na koniec tego odcinka, że ona jest już taka po prostu zrezygnowana. Nie chce mi się. Jej już to wisi, czy Mandalora się zjednoczy, czy nie. Ona sobie żyje w tym zamku i ma... Pewnie powróci. Na pewno. No to widzimy w zwiastunach, jak ona gada z Grogu, więc tak. Musi jeszcze powrócić. No i wiadomo, ale... na te bitwy zostanie ściągnięta, no jakby... Ale po tym pierwszym odcinku, jak ona rozmawia z Dinem, to ja jestem przekonany, że ona będzie pobocznym antagonistą, że ona sobie będzie tak po prostu gdzieś być, będzie sobie po prostu, ale jak przyjdzie co do czego, to ona wbije mu nóż w plecy, uważam. Jest to możliwe, jak najbardziej. Będzie jakaś taka scena, gdzie wiesz, że on będzie potrzebował pomocy, albo coś, a tak go wezwie na pojedynek. Może tak być. Nie zdziwiłbym się. I mam nadzieję, że Bo-Katan będzie więcej takiej rywalizacji. Okej, czyli dobra. Wątek tej pojawienia się na Mandalor, wątek tej wojny, wątek Bo-Katan. Co by tu jeszcze powiedzieć z plusów? Kurde, nie wiem. Na razie ja chyba po prostu widzę jedyny plus właśnie, że Mandalor i wojna, bo jestem po prostu ciekaw. Jestem ciekaw, jak ta Mandalora będzie wyglądać, ale... co tam z tym zatruciem się wydarzyło, jak tam te walki, do tych walk dojdzie. Mnie to po prostu ciekawi. Bo w tym odcinku nie było za dużo, właśnie nie jesteś w stanie wymienić za dużo plusów, bo w tym odcinku na to sobie mówię, się nie działo dużo. Tam by po prostu, to było takie rozgrzebanie po trochu każdego wątku, żeby to sobie potem... Jakoś się rozwinęło dalej, nie? No, dlatego bawi mnie, że się pojawili ci mechanicy. O, no. Oni spakowali, bo to są ci sami, co byli w dziewiątej części, nie? Tak. Hej! Musiałem wyjść. No to ten, co w dziewiątej części był Babu Freak, nie? To tak, tak, sami. Tak, to jest ten gatunek. Szkoda, że to nie jest konkretnie on. Bo może, czy on mógłby już żyć? Znaczy, nie wiem jak, ile ta rasa żyje, no ale... To...
że dziewiąta część się dzieje, nie wiem, 40 lat po szóstce? No tak, bo... Mando się dzieje jakoś... Czek, no teraz jakie 40, co ty mówisz? 31. No to stary, siódemka się dzieje 34 po szóstce, no to... Nie, siódemka dzieje się 30, ósemka dzieje się 30, dziewiątka się dzieje 31. A skąd ty wie... To co to, między siódemką a dziewiątką nawet rok nie minął? Między ósemką a dziewiątką minęła. Siódemka i ósemka dzieją się po sobie. Nie pamiętasz już. Trzeba odświeżyć. No bo nie, bo siódemka się dzieje ile po szóstce? Równe 30 lat. Równiutkie 30. A 30, bo na początku, bo cały czas mówisz 31. Bo 31, licz od szóstki do dziewiątki, nie? No to w tym sensie, dobra. Mm-hmm. Tak. Ale nie masz pewności, jak mówię, jak się teraz okazało, że Boba Fett siedział na przestrzeni 2 lat. No to skąd wiesz, czy dziewiątka się działa na przestrzeni 7? Wiem co powiem. Staj. Wyczuwam zaburzenia w czasoprzestrzeni. Tak. No ale nie wiem, chyba bym mógł żyć. No. No, ale śmieszne. Podoba mi się, jak oni są zrobieni, jako tacy mechanicy. No to wyglądało całkiem fajnie, nie? Takie małe tutaj ten. I oczywiście Grogu. Tak. Grogu, tak. Który oczywiście chciał go dorwać. Im w świecie Gwiezdnych Wojen jesteś niższy, tym lepszy z ciebie mechanik. Są Jarzy, prawda. Są ci... Dobra. Czy mamy jeszcze jakiś plus? No ja mówię, mi się ten odcinek nie podobał, więc ja z niego za dużo plusów nie jestem w stanie wyciągnąć. Ja mi się podobał, jak go obejrzałem, teraz po tym, jak się rozumiem, mam po prostu takie uczucie neutral. Po prostu czysty neutral, stary. Jakby dopiero zaczynamy. Nie wiem, co się w nim działo, ale ja go wczoraj obejrzałem. Ja jeszcze mniej więcej pamiętam. Po prostu mam teraz taki neutral, nie? Że okej, no sobie był pierwszy odcinek trzeciego sezonu, coś tam się dowiedzieliśmy, mam jakieś wprowadzenie do akcji, może nie jakieś super wielkie, ale jest. To tak porównując do tego, co mówiłeś na początku odcinka, to cię bardzo skutecznie zniechęciłem. Tak. W sensie, może nie, inaczej. Powiedzmy, jeżeli ja oceniałem ten odcinek na taką ósemkę, powiedzmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, albo jak zaczęliśmy nagrywać, to z ósemki zjechało mi na taką, powiedzmy, piątkę, szóstkę. Może piątkę. Ja go oceniłem, na początku oceniałem na szóstkę, teraz go oceniam w sumie na trójkę, jak sam przed sobą wypunktowałem wszystkie błędy. Ale to jest zawsze, w sensie, to za każdym razem, jak my z tak rozmawiamy, to się opinia trochę zmienia, nie? Bo widzimy, jakby analizujemy to i to się trochę zmienia myślenie, nie? Jest normalne. Ale nie zmienia to faktu, że będę czekał na kolejne odcinki. Ja chcę zobaczyć, jak to się wszystko rozwinie i ja chcę dostać na końcu ładne pokazanie Mando i fajną bitkę, a mają być dwie bitwy, więc ja chcę, żeby były fajne. No, ja też będę czekał na Mando, bo ja mimo wszystko ten serial lubię i mam nadzieję, że mi go nie schłonią, bo ja generalnie oglądam wszystko, co jest w Gwiezdnych Wojnach, żeby to nie było, to i tak to oglądam. To bo są Gwiezdne Wojny, po prostu. Bo ja się po prostu bawię dobrze na Gwiezdnych Wojnach, jak na Marvelu mam po prostu coś tam czasami coś takiego, że sobie odpuszczam, bo jest słabe, to Gwiezdne Wojny kocham całym serduszkiem i muszę obejrzeć wszystko. To się szanuje, widzowie. Dobra. I chyba w sumie tyle. Po prostu, no, głównie sobie ponarzekaliśmy, ale my od tego jesteśmy w sumie. Mi się podobają Gwiezdne Wojny praktycznie wszystkie, bo co by nie gadać, to wszystkie Gwiezdne Wojny, jak na swoje czasy, to wyglądają dobrze. Tak. Oryginalna trylogia ma już ile? Ona wyszła jakoś... 77, miałeś Nową Nadzieję, czyli ona w tym roku ma 46 lat. No to właśnie, wygląda mega dobrze, jak na to, tak. Że tam były efekty czasami już, tam stroje były z papieru. Ja widziałem dokument na temat tego, jak powstały efekty do Nowej Nadziei. Też widziałem. Ale mówię, te Gwiezdne Wojny mimo wszystko jakościowo zawsze wyglądają świetnie, nie? Sequelom można zarzucić wiele, ale to, co są efekty w sequelach, to robi tę robotę. Także widzowie, tak do jasności, ile byśmy się nie ponarzekali na Gwiezdne Wojny i ile byśmy obaw nie mieli o Mando, my i tak się cieszymy, że Mando wychodzi i tak będziemy oglądać, więc omówienia będą, tak czy siak. No chyba, że w każdym odcinku będą starać się na chronologię wydarzeń i na wszystkie... I będą stosować Deus Ex Machina w co drugim odcinku. I będą nagrywać... Ale nie, stary, będziemy omawiać! Będziemy omawiać tak czy siak. Przetrwanie pieprzonego droida, który wybuchł i wpadł do magmy? No to nie, to jeśli nie będą tego stosować, to ja będę oglądał. Nie będziesz oglądał. Nie, to no, jeśli te nie będą tego stosować, to będę oglądał, ale no mówię... Okej, a jak będą stosować, to nie będziesz oglądał. Tak, mój umysł perfekcjonisty nie wytrzyma tyle. Czyli wiecie co, widzowie, zróbmy tak, napiszcie w komentarzach, do którego odcinka Lewy wytrzyma.
Tak. Napiszcie w komentarzach. Ale ja mam nadzieję, że ja się tak ten nie będę musiał rzucać co tydzień. To jest w sumie dobra terapia dla mnie, bo się mogę trochę powyżywać. Ale to jest fajne. Ja mimo wszystko lubię czasami trochę ponarzekać, to jest przyjemne. Ale dobra, żeby nie było. Daliśmy też plusy, naprawdę. Jest na co czekać. O, może tak podsumuję. Plusy. Jest na co czekać. Tak, to zapowiada na pewno coś fajnego i mam nadzieję, że tego nie skrzają. Będziemy się za to modlić. I możemy chyba zakończyć. W ogóle zabawne jest to, że tak sobie mówiliśmy, że nie ma co gadać o tym odcinku. Ja na liczniku mam 53 minuty zaraz. Tak, mówiliśmy, że nam zejdzie z max tam pół 20 godziny. Minut. A, no pół godziny. No. Ale tak jeszcze na propos tego narzekania, tak paradoksalnie, trzy kolejne filmy, które mam zaplanowane na kanał. Mam tam miniaturki porobione już jestem zresztą. Ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. O narzekaniu, nie? Dosłownie, w pierwszym mogę zdradzić teraz, w pierwszym narzekam, a w sumie nie będę zdradzał, ale narzekam na całą serię filmową. O rany. Całą, nie? Od pierwszego do ostatniego filmu, więc mówię, ja jestem... Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to czekajcie na odcinek u lewego. Tak. Dobra, to kończymy, bo już nie ma co siedzieć tutaj. Tyle i tak już ponarzekaliśmy, też trochę popusowaliśmy. No, więc podsumujemy. Ten odcinek był nudny, ale coś tam się wprowadziło, jest na co czekać i oby się nic nie zepsuło. Tak? Tak można podsumować? Tak można podsumować. No i możemy zakończyć, także dobra, bo w sumie teraz dobra, to żeby było jak do mnie, no to ja dziękuję tobie, że przyszedłeś. Jeszcze ty podziękuj mi, że ja do ciebie przyszedłem może. Tak. Ja również dziękuję. Proszę bardzo. Podajcie tutaj do siebie na kanał, będziecie mieli link w opisie. Podajcie do lewego na kanał, link będzie mieć w opisie też. Oczywiście, jeśli zapłaci, nie? Może ci tą wypłatę w końcu dam, Adi dostał, to też mógłbyś dostać. Tak. Zwłaszcza, że dobry odcinek dzisiaj wyszedł, to pomyślimy o wypłacie. To ale na koniec sej! Adi czekał na ten. Od początku tego kanału na swoją wypłatę ja dostanę po 2 miesiącach, czuję się zaszczycony. Powiem tak. Nie słyszę żadnego usłyszałem chyba jedno w ciągu całego nagrywania. Adi tymczasem zrobiłby ich z 200 czy 1500, 1900, więc no już jesteś ja mówię, na plus. Ze mną się bardziej opłaca, bo jak jestem ja na filmie, no to ci znika 2 godziny z montażu, bo musisz słuchać cały czas Tak jest. Ale ja nawet nie żartuję, co jest najlepsze, ja nawet nie żartuję. Nagrywaliśmy przecież tą... Ant-Mana. Analizę we trzech byliśmy. Tą pogadankę o Secret Wars, która jeszcze nie jest wrzucona. Przecież będzie. Gość tam... Przecież pół materiału to by pewnie wyszło i od jego. Może tak i być. No. Oczywiście to są żarty, Adi, proszę nie bij mnie potem. Adi, my cię kochamy bardzo, wiesz o tym. Tak, tak. Dobra i kończymy widzowie już naprawdę i widzimy się za tydzień w omówieniu kolejnego odcinka Mando. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.